Rosyjscy generałowie tracą pagony. Jeden po drugim są dymisjonowani albo trafiają za kraty. Wszystko zależy od tego, kto ma ile szczęścia. W ciągu zaledwie miesiąca aresztowano pięciu generałów Putina. Zarzuca im się przede wszystkim korupcję z jednej strony. Jak na nich popatrzycie, to od razu w te wersje Uwierzycie, za chwilę zresztą pokażę Wam domy, samochody i kolekcję zegarków rosyjskich generałów. Pokażę Wam nawet wille, chociaż to chyba za słabo powiedziane, byłego ministra obrony Sergeja Szojgu. Naprawdę warto to zobaczyć. Za chwilę powiem też, co robiły żony generałów w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale z drugiej strony, jak sobie tak pomyślimy, że w ciągu miesiąca aresztowano od razu pięć i to tak wysoko postawionych osób, to coś się tu jednak nie zgadza zapala się czerwona lampka i jednak trudno uwierzyć, że naprawdę chodzi o korupcję, do której w Rosji wszyscy są przyzwyczajeni i z której Putin nieraz nawet żartował. Jaki więc tajny plan przygotowywany jest na Kremlu? Czy to naprawdę walka z korupcją, czy czystka wśród generałów? Wszystko wyjaśnię, ale najpierw zasubskrybujcie nasz kanał. Koniecznie skomentujcie ten film. Jak pewnie widzicie, czytamy, odpowiadamy, no i dziękujemy za wszystkie uwagi, i te merytoryczne, i te techniczne. Zatrzymano ich w odstępie kilku dni. Jeszcze niedawno mieli gwiazdy na pagonach i imponujące gabinety w Rosyjskim Ministerstwie Obrony i w Rosyjskim Sztabie Generalnym. Zarządzali miliardami rubli. Teraz nie muszą się martwić o pieniądze, bo żyją na koszt państwa, ale za kratami. Przyjrzyjmy im się. Timur Iwanow, były wiceminister obrony, najbardziej barwna postać, w rzeczywistości był prawą ręką bardzo przecież bliskiego Putinowi Sergeja Szojgu. Był odpowiedzialny za wszystko, co zostało zbudowane na zlecenie wojska. Lotniska wojskowe – Iwanow. Bazy okrętów podwodnych – Iwanow. Szpitale i przedszkola – Iwanow. I to nie były tanie budowy po kosztach. Według szacunków zespołu Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, firmy powiązane z Iwanowem zarobiły na odbudowie Mariupola tego samego okupowanego Mariupola, który wcześniej rosyjska armia metodycznie równała z Ziemią na odbudowie tego miasta firmy związane z Iwanowem zarobiły około 240 milionów dolarów. Iwanow nadzorował też budowę głównej katedry rosyjskich sił zbrojnych pod Moskwą. Jej budowę zakończono w 2020 roku, i jest tam mozaika z Putinem i Szojgu, A opowiadając o świątyni, Iwanow z zachwytem opowiadał na przykład o czapce Adolfa Hitlera. Są tam najprawdziwsze relikwie, są tam unikaty m.in. zachowane do dziś mundur Hitlera i jego czapka. Można sobie tylko wyobrazić, pod jakimi kwotami Iwanow składał swój podpis. Teraz oskarża się go o to, że cytuję, świadczył usługi finansowe w zamian za pomoc w uzyskaniu lukratywnych zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale dziennikarze opozycyjnego pisma Ważne Historie odkryli, że prawdziwym powodem aresztowania. Było podejrzenie o zdradę stanu. Łapówka to wersja dla społeczeństwa. Na razie nie chcą mówić publicznie o zdradzie, no bo to wielki skandal. W końcu chodzi o wiceministra obrony narodowej. Tak dziennikarze cytują swoje źródło. No to przyjrzyjmy się kolejnemu generałowi: Ryuri Kuzniecow, szef głównego Wydziału Kadr Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Został aresztowany też oczywiście za przyjęcie. Dużej łapówki, rzekomo za odbudowę Krasnodarskiej Szkoły Wojskowej. Kuzniecow był zresztą członkiem zespołu aresztowanego wcześniej wiceministra obrony Timura Iwanowa. Ale opozycyjna, z przymusu działająca spoza Rosji, Nowa Gazeta Europa, czyli Europa, dotarła do innych, dużo ciekawszych informacji. Według niej Kuzniecow brał łapówki za nadawanie dostępów do tajemnic państwowych, bo to on zajmował się formalnościami związanymi z dokumentami z klauzulą niejawności. Trwa swego rodzaju proces utylizacji jakiejś części generałów, znacznej części wysoko postawionych urzędników armii rosyjskiej. I to nawet nie chodzi o to, że oni reprezentują jakieś nielojalne środowisko. To działanie wyprzedzające problem. Lepiej teraz tych wsadzić do więzienia, bo wtedy inni będą się bać. Kolejna osoba z listy, tak zwanej sprawy generałów, to Iwan Popow. Były dowódca 58. Armii Południowego Okręgu Wojskowego. Taki tam dowódca z terenu, można by powiedzieć. Ale ta historia jest dużo ciekawsza niż tylko związana z korupcją. Oskarżono go o oszustwo, ale bardziej prawdopodobna wersja wydarzeń jest taka, że uważany za jednego z najbardziej kompetentnych generałów, Popow trafił za kratki. Za krytykę najwyższego dowództwa. W lipcu ubiegłego roku Popow publicznie oświadczył, że został usunięty ze stanowiska przez wyższe dowództwo. Podobno po jego raporcie przygotowanym dla szefa rosyjskiego sztabu generalnego Waleria Gierasimowa. Mówię szczerze, że to była trudna sytuacja z najwyższym kierownictwem, kiedy trzeba było milczeć i tchórzliwie mówić to, co chcieli usłyszeć albo nazywać rzeczy po imieniu. Więzienny los podzielił jeszcze jeden generał. Wadim Szamarin, zastępca szefa Sztabu Generalnego Rosyjskiej Armii, szef głównego zarządu łączności rosyjskich sił zbrojnych. Rosyjski komitet śledczy napisał, że Szamarin brał łapówki za tuszowanie przestępstw i nadużyć. I wreszcie piątą postacią jest Władimir Wiertelecki, dyrektor Departamentu Rosyjskiego Ministerstwa Obrony do spraw kontraktów państwowych. Uwielbiał drogie samochody, a więc. Tak wyglądała łapówka, samochód i dom. Niezwykłe w tej historii jest to, że wszystkie te aresztowania, z wyjątkiem pierwszego omawianego generała Timura Iwanowa, miały miejsce po 12 maja tego roku, czyli po tym, jak z rosyjskiego Ministerstwa Obrony musiał się wynieść, no albo przynajmniej przenieść, Sergej Szojgu, który, jak już mówiliśmy w odcinku o nim, był zawsze bliskim kompanem Putina podczas łowienia ryb czy wypraw w tajgę. Było jasne, że dymisja Szojgu sprowokuje czystki w Ministerstwie Obrony. Do tego już dawno wzywali politycy z tzw. obozu patriotycznego. Krytykowali generałów wszędzie, także na spotkaniach z Putinem. Mówili, że ci generałowie są nikczemni i że nie robią nic innego, tylko rozkradają armię. A Putin, jak wiemy, nie lubi działać od razu. Zawsze wyczekuje. Zatem po rezygnacji Szojgu, zgodnie z logiką Putina, należało przeprowadzić te czystki. Ale jak to zawsze bywa w Rosji, coś w tej historii nie pasuje. Cyrgi Szojgu był ministrem obrony przez 12 lat i przez cały ten czas... Nikt w ogóle nie zauważył korupcji? Przez te 12 lat nikt nie chciał widzieć, jak to ministerstwo pod rządami generała armii, bohatera Rosji, zasłużonego ratownika Sergeja Szojgu wyglądało. Nikt nie chciał widzieć, że panowało tam łapówkarstwo, że ministerstwo było rozkradane i nagle, nagle wszyscy przejrzeli na oczy? To, tak. Przejrzeli na oczy i od razu wszyscy zauważyli to, czego nie zauważali przez 12 lat. I okazało się, że całe kierownictwo pod wodzą Siergieja Kurzugietowicza napychało sobie kieszenie kosztem rosyjskiej armii. Ale gdzie był Putin, kiedy rozkradano mu armię? Naprawdę trudno sobie wyobrazić, że były oficer KGB nie wiedział, co się dzieje pod jego nosem. Oczywiście, że wiedział, no i wygląda na to, że sam był w to zamieszany. Okazuje się więc, że cała ta opowieść o walce z korupcją w Ministerstwie Obrony opowieść, którą sprzedają nam rosyjskie władze, nie trzyma się kupy. Były deputowane do Dumy Państwowej, czyli do rosyjskiego parlamentu, a obecnie opozycyjny polityk Gennady Gudkow uważa, że Przyczyna całego łańcuszka dymisji i aresztowań jest zupełnie inna. Putin zawsze bał się buntu. Doskonale rozumie, że dziś stanowi ogromny problem dla znacznej części swojego środowiska, swoich elit. Oznacza to, że nienawiść do Putina wśród elit jest bardzo silna. Nie ma jak się na razie zmaterializować, bo dookoła podejrzenia, represje trzeba codziennie, jak za pierwszym razem, udowadniać swoją lojalność. W przeciwnym razie to ty możesz trafić do więzienia. Putin zmienia ochronę, wzmacnia ją, zmienia kucharzy, kucharki, zmienia jeszcze coś innego. Oznacza to, że on ciągle się boi, że ktoś go wystawi. I oczywiście boi się swojego najbliższego otoczenia. To tam Cóż. To już miało miejsce w historii Rosji. Dyktator Putin na wiele sposobów próbuje naśladować dyktatora Stalina. I nie bez powodu w Rosji ponownie zaczęto stawiać pomniki Josifa Wisarionowicza W latach 30. ubiegłego wieku w Związku Sowieckim także miała miejsce fala aresztowań dowódców wojskowych. Wnów na pamięć przychodzi 1937. Przychodzi mi na myśl rok 1937 i nie mówię tu po prostu o wielkim terrorze, mówię o czystkach w armii czerwonej. Popatrzcie na to zdjęcie. To pierwszych pięciu marszałków Związku Sowieckiego. Popatrzmy od lewej. Ci, którzy siedzą, marszałek Tuchaczewski, rozstrzelany. Marszałek Woroszyłow, marszałek Jegorow, on też został rozstrzelany. Na zdjęciu od lewej stoją marszałek Budionny i marszałek Blucher. Ten ostatni zmarł skatowany w więzieniu. Teraz oczywiście nie ma takiego rozmachu. Jaki dyktator? Takie represje. W Rosji mówi się o represjonowaniu generałów. Ale jak w takim razie nazwać to, co oni sami tylko chwilę wcześniej robili w Ukrainie? W milczeniu przytakiwali Putinowi. Ich żołnierze, otrzymawszy całkowitą carte blanche, gwałcili, zabijali i torturowali Ukraińców. Bucza, Hersoń, Czernichów były świadkami tortur, na które zgodę wyrażali ci sami generałowie. A w tym samym czasie ich żony odpoczywały w kurzewel albo urządzały głośne imprezy. O tym już za chwileczkę. Pokażę Wam też, jak żyli, w sumie cały czas żyją generałowie Putina. Kąpią się w luksusie, prowadzą wystawny tryb życia, niczego się nie wstydzą i nie boją. Już wszystko pokazuję, ale najpierw namawiam do subskrypcji kanału Koniec Świata i do jego wspierania na Supi Patronite. Link znajdziecie w opisie filmu. Nasza paryska bohaterka kupuje bilety kolejowe. Za dwie godziny jest już w Londynie. Mieszka tu jej syn. Wpadła najwyraźniej na chwilę, i jeszcze tego samego wieczoru wróciła do Paryża. Dla wszystkich Rosjan Dla pozostałych Rosjan granice są de facto zamknięte. Wszystkie kraje europejskie wstrzymały loty z Rosją. 25 marca armia rosyjska przeprowadziła 55 ataków na Charków przy użyciu systemów rakietowych Grad i Uragan. Ale tego dnia ona idzie ulicą San Honoré. Wchodzi do sklepu Prady i kupuje ubrania warte 8 tysięcy euro. Francja zajmuje szczególne miejsce w jej sercu i nie chodzi tu tylko o paryskie sklepy. Mieszka tu jej córka. Kiedyś cała rodzina każdego lata spędzała miesięczne wakacje na lazurowym wybrzeżu. Kupili tam nawet Rolls Royce'a specjalnie na wakacje. I on na nich we Francji wciąż czeka, ale mają jeszcze jednego w Moskwie. Jak myślicie, o kim mówią pracownicy Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, Maria Piewcich, i Georgii Alburow, o żonie wiceministra obrony, już byłego, Timura Iwanowa tego samego, od którego zaczęłam swoją opowieść. Żona nazywa się Svetłana Maniewicz, jej maile trafiły w ręce dziennikarzy, a tam rachunki za wille i jachty, za biżuterię i antyki, za domy i samochody imprezy kosztujące dziesiątki tysięcy dolarów powiem Wam, robi to wrażenie. Co roku, przynajmniej od 2010 roku, rodzina Timura Iwanowa wyjeżdżała na cały sierpień nie po to, by kopać ogród na nadaczy, ale żeby odpocząć na lazurowym wybrzeżu. Co roku wynajmowali tam ogromne wille, na przykład toł, pięć sypialni, pięć łazienek, dwa pokoje socjalne. Miesięczny czynsz w 2013 roku wynosił 120 tysięcy euro. Jeszcze tego samego lata za wynajęcie tego 37-metrowego jachtu zapłacili kolejne 90 tysięcy euro. Potem znowu było sans Tylko już willa z ośmioma sypialniami. O tym, że pensja wiceministra Iwanowa w ogóle nie odpowiadała takim wydatkom, chyba nawet nie trzeba mówić. Ale jego ojczyzna to kraj wielkich możliwości. Nic więc dziwnego, że sam zwierzchnik sił zbrojnych też śpiewa o niej piosenki. To melodia utworu, od czego zaczyna się ojczyzna. Nieoficjalny hymn oficerów sowieckiego wywiadu, bo wyjaśnię, że to ścieżka dźwiękowa z filmu o oficerach wywiadu. Tak więc dla Timura Iwanowa, rosyjskiego generała, jego ojczyzna zaczyna się od ogromnej posiadłości o powierzchni 1600 m2, pełnej złoconych samowarów, ikon i innych drogich, błyszczących bibelotów. Zobaczmy kolejny fragment śledztwa w tej sprawie Fundacji Aleksieja Nawalnego. Za kogo uważają się ci ludzie, co się dzieje w ogóle w ich głowach? Dom obwieszony ikonami, wszędzie stare meble, samowary i obrazy. Zakładają futra jak ruska szlachta, sesje zdjęciowe, kostiumy, kokoszniki. Na głowach staroruskie chusty zakładane do cerkwi czy klasztoru. W uszach albo brylanty, albo kolczyki z dwugłowymi orłami. Nie uważają się za urzędników, uważają się za nową elitę, nową szlachtę, i w tej myśli posunęli się tak daleko, że zaczęli budować sobie prawdziwe pałace, nawet dwa. I tutaj trzeba wyjaśnić: majątek Iwanowa i Maniewicz jest tajny. Zamiast ich nazwisk napisano Federacja Rosyjska. Niby Rosyjska, ale nie do końca. Według dziennikarzy, żona Timura Iwanowa i jej dzieci są obywatelami Izraela. No a co z pozostałymi generałami? Nie pozostają w tyle, nie bójcie się. Oto kolejny wiceminister obrony, Juri Sadowienko. Też był zaufanym człowiekiem Siergieja Szojgu i szybko zrezygnował z pracy w Ministerstwie Obrony, gdy tylko poczuł, że coś się święci. Jego rodzina również lubi duże mieszkania. Co więcej, jego konkubentka, Maria Kitajewa, była także generałem rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Jeśli szukasz filmów o pracy generała pułkownika Sadowienko, wygląda na to, że jedyne co robi to wręczanie nagród i dyplomów. W marcu ubiegłego roku wygłosił przemówienie na pogrzebie i wręczył gwiazdę bohatera. Siergiej Władimirowicz oddał życie za przyszłość bez nazizmu. No więc wygląda to tak. Rodzina składająca się z dwóch urzędników Ministerstwa Obrony i trójki dzieci. A teraz zobaczmy jak oni żyją. Przyjrzyjmy się, jak żyją. Pokazy mody, imprezy, podróży zagranicznej, rozrywka, jachty i efektowne sesje zdjęciowe. pokazy. Tutaj, w ręku Marii Pitajewej, znajduje się zegarek Breguet o wartości 40 tysięcy dolarów. To Rolex za 30 tysięcy euro. Zimą jeździ na snowboardzie w Courchevel. Latem wypoczywa nad morzem we Włoszech. No a poza sezonem oczywiście Dubaj. Dubaj. Nie trzeba daleko szukać, wygląda na to, że rosyjscy generałowie, a może nawet bardziej oligarchowie, nauczyli się wszystkiego od swojego szefa, ministra Szojgu. Nauczyli się żyć, jakby to powiedzieć, z rozmachem. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają jego rezydencje. Z góry, a no, jest jeszcze kilka nagrań ze środka. Udało się je zdobyć rosyjskiemu serwisowi agenctwo. Zastanawialiśmy się, jak to poprawnie określić styl pseudoazjatycki. Niektórzy mówią tuwański, buriacki, buddyjski, jakkolwiek. Nie wiem, niestety, nie jestem ekspertem. Niech eksperci mi wybaczą. Wnętrze domu też jest bardzo bogate. Jest tam charakterystyczny basen, około 20-metrowy, bania. Zresztą sam Siergiej Szojgu, jego rodzina, kochanki i majątek. To jest materiał na oddzielny film. Przypomnę, że jeden o nim już powstał. O jego relacjach z Starym możecie posłuchać w odcinku Putin i przyjaciele, ale na pewno będzie jeszcze okazja, żeby na kanale Koniec świata opowiedzieć o jego bujnym życiu prywatnym. A podsumowując całą tę historię z zatrzymaniami generałów i rzekomą walką z korupcją, no to bardziej wygląda to na Walkę pająków w słoiku, jak powiedziano by w Rosji, a polskim porównaniem byłaby walka buldogów pod dywanem. Jaki kraj? Taka walka z korupcją. Rosyjska armia była nazywana drugą w świecie. Parady, mundury, honory, jedność kraju, o której lubi mówić Putin. Wszystko to okazało się jednak tylko błyszczącą, pozłacaną fasadą. Jesteście na kanale Koniec Świata. Jeśli spodobał Wam się ten film, a jeszcze nas nie subskrybujecie, to bardzo was do tego namawiam, tak samo jak do lajkowania i komentowania tego filmu. Możecie nas także wspierać jednorazowymi wpłatami w serwisie Supi by Patronite. Z góry za to dziękuję.